Dobra, dzisiaj będzie taki fajny odcinek o aplikacji SAE. Ona służy do różnych tam pomiarów, zaznaczania elementów na płytkach elektronicznych i nie tylko. Dostałem ją przy zakupie mikroskopu Kinsa. To znaczy dostałem link do tej aplikacji, żeby ją można sobie było pobrać, ale bez problemu ją można znaleźć też w necie. I co najlepsze, działa nie tylko z kamerką Eakinsa. Masz tam takie niektóre urządzenia, że tylko działają z dedykowanym urządzeniem. To ta bez problemu działa z każdym urządzeniem, które podepniemy pod USB i zostanie wykryte jako kamera. Jak widzicie, tutaj jest już ekran tej kamerki. Pod spodem mam umieszczoną taką linijkę, żeby sobie najpierw ją skalibrować do pomiarów. Jeszcze nigdy tego nie robiłem, tej kalibracji, także nie wiem, czy będę wszystko robił poprawnie i ile czasu mi to zajmie, ale jak się uda, to potem będziemy mogli sobie pomierzyć różne elementy na płytce elektronicznej. Jestem sam ciekaw, ile mają jakieś tam kondensatory czy rezystory, milimetrów nawet, nie wiem, czy niektóre mają, chociaż nie, może mają tam 1-2 mm wielkości. Tutaj, jak widzicie, mam ustawioną rozdzielczość 1280x800. Jest to rozdzielczość mojej kamerki pod USB Microsoft Livecam Cinema. I format U2, czyli będzie wolno teraz szło. Tam MJPG. Wtedy ta. O, widzicie, już szybko działa. Gorsza jest jakość MJPG. O wiele jest gorsza. Zobaczcie na ten napis 30. A teraz jak się przełączę na JUF, o wiele ładniejszy. Chociaż na JUF-ie też jest w miarę szybko. Tu mamy odległość 20 mm, 2 cm, czyli 20 mm, 30 mm, 3 cm. Starałem się umieścić to tak w kadrze. Odległość od obiektywu do tego obiektu jest jakieś, no będzie z jakieś 14 cm przynajmniej. Dobra, rozpoczynam kalibrację. I gdzie tu była ta kalibracja? O, jest kalibracja. Edytujemy i widzimy, mamy tutaj coś takiego: ADDNF Calibration, Pixel Length, Actual Length. Nazwiemy sobie to obiektyw 8 razy 130 razy. Actual Length. Właśnie, o co tu chodzi? Actual Length. Trzeba wpisać odległość od aktual range. Aha, dobra, kumam. Tu nawet jest na górze zaznaczony aktual range na tej linijce. Ja muszę zmierzyć. Dobra, nie, rozumiem. Jeszcze inaczej. Aktual range mamy 20 i 40 px. I tu mamy tą. Bierzemy ją tak, 40, aktual lęcz i damy ile? 40. W sumie tutaj zaznaczymy to od krawędzi tej do tej. Będzie ile? 5 w centymetrach, tak? 0,5, 0,5. To jest 73 piksela. Dobra. Dodamy do obiektyw. Zapisałem to jako to i spróbujemy sobie teraz zmierzyć na tej linijce pół milimetra. Znaczy pół centymetra sobie ustawiłem. Zobaczmy, jak on mi wykryje przy
Mierzeniu. Gdzie tu jest coś do mierzenia? Paralel line. Zobaczymy tą linię na. Odtąd. 2, 3, 4. Jest, elegancko. 0,50 cm. Odtąd dotąd. 18. Jak to przenieść w ogóle? Dobra, sobie wyczyszczę wszystko. Jeszcze raz spróbuję ustawić tutaj 30, o jest, 1 cm. 30 do 40, jeszcze raz zobaczymy, czy wykryje mi 1 cm. 98, 9. Pięknie. 1 cm. No, a tutaj jest 0,99 cm. Czyli kalibracja jest dosyć prosta. Więc możemy sobie pomierzyć naszą płytkę. Tutaj ten rezystor na przykład. Sobie ustawię jakoś lepszą. Wyczyszczę sobie wszystko. Ile ten rezystor może mieć szerokości? Już ma ile? To jest 1 mm, 2 mm, ale patrzcie, jakie to jest dokładne. O 3, o 4, 0,25 mm, 3 mm. 3 mm ma szerokości przy długości. Jakby to nazwać, a zobaczymy, ile to ma ten kondensator. Kondensator ma 0,15, prawie 1,5 mm. Jezu, to są bardzo malutkie elementy, a już nie mówię o tym. Ten to ma gdzieś, no załóżmy, że ma. To jest 1 mm. 1 mm. 1 dziesiąta centymetra. Jeżeli chodzi o ten element. Zobaczmy sobie ten element. Tutaj sobie zmierzę. Ile on ma? O, prawie pół centymetra. 0,46 centymetra. Nie no, to jest, ale to jest świetne po kalibracji, powiem wam. Dobre. Dobre, dobre. Tu jest taki jeszcze duży jakiś element. Zobaczmy, ile on ma. Ile już pokazuje? Pięćdziesiąt sześć milimetrów. 6 milimetrów. Chcę sprawdzić. Ja tu mi pokazuje, to jest 5, 6, 7. Jeszcze chcę sobie sprawdzić, jak on mierzy w poziomie, w pionie. Mam. Czy on dobrze zmierzy mi? Dobra. Tu będzie 50, powinno być. No dobrze, dobrze mierzę. Ok, coś mi się zdawało, że on źle mi tutaj pomierzył w poziomie i w pionie. Czyli 50 mm.
Można zaufać tej kalibracji na 100%. Ten element. Ile to ma? 53. Przyjmijmy. No dobra, 53 niech będzie. 53 na. A widzicie, już nie jest taki kwadratowy idealnie. To 47. W zasadzie mogłem powiedzieć 50 na 50, zaokrąglając to wszystko. Ile może mieć dioda? Taka, co jest pod płytką klawiatury. Ile może mieć taka dioda? Jest bardzo mała dioda. Półtorej. Półtorej milimetra. Wow. Jestem pod wrażeniem. Całkiem spoko. To mierzy. Tutaj mam jeszcze napis Ibanez od kostki gitarowej. Dlaczego mam taki słaby obraz? Kamera. On przyłączył mi się na 160 na 120. Nie mówcie, że on się przełącza jeszcze po zmianie na własną rozdzielczość. Spróbuję coś jeszcze raz zrobić. On się chyba przełącza na inną rozdzielczość po kalibracji. Zobaczymy teraz, ile to pokaże. No. Już źle. Tu miało 50, a tu już na tej rozdzielczości pokazuje. Trzynaście. Kalibratę unit. Unit, centymetry. Milimetry. Może wziąłbym milimetry. Dobra, jeszcze raz ja skalibruję. Zobaczymy, jak wyjdzie na milimetrach. Okej. Zobaczmy na 1 centymetrze. Tłumacz. Name. 1280, 1280 zapiszę. Tłumacz. To będzie ile? 10 mm? 10 pixel lens. Dobra, zapisałem to teraz w ten sposób. Tego usunę może. Tylko jak to się usuwa? Aha, jest daleta. Daleta. Teraz mam to do mierzenia. Jest 1 cm. Back. Wyczyszczę wszystko. I teraz sobie zmierzymy, jaką mamy w ogóle rozdzielczość. 1280 na 800. I teraz powinno mi tutaj przy mierzeniu pokazywać dobrze. No, teraz jest lepiej. 5 mm. 10 mm. 10. 1 cm.
Dobra, załóżmy, że sobie to ustawiłem w ten sposób. 10,02 mm. No, czyli dobrze jest, ok, bo tutaj pokazuję jeszcze na połowę milimetra. Czyli 1, 2, 3, 4, 5. Ok, teraz jest dobrze. 10 mm. Przy dobrej rozdzielczości. No i teraz mogę zdjęcia robić, bo tam była kaszaniasta rozdzielczość. To usuniemy. Zmierzymy sobie jeszcze raz. A mamy kwadrat. Ciekawe, jak on mi tutaj pokaże. Wow. Widzicie, jaki to jest szat? 7,4 mm kwadratowego. A jeżeli bym chciał zmierzyć 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3 mm. Gdzie tu się przenosiło? 3 mm. Nawet już wiem, czym Chińczycy robią te opisy. Nieraz na stronkach pokazują jakieś zdjęcia i są właśnie takie. Różne linijki, kreski i tak dalej. Co to jest? Point? Aha. Punkt. Super. To jest kąt. O, 90 stopni. 40, 50. 50 stopni. 45 stopni. 50 stopni. Kąt 50 stopni. Oczywiście możemy kolorowe linie, jak znamy czerwoną, będzie to lepiej widać chyba. OK. Tutaj mamy nawet pomiar średnicy. A zobaczmy sobie jakieś kółko do pomierzenia. Ile ma średnicy, załóżmy, ta cewka? Jaka ona jest duża? Od samego środeczka fajnie mierzy. Jeden 42 mm, a teraz weźmy sobie tą. Linię. Ma około 3 mm. No to tak by się zgadzało. Średnica 1,5 mm. Promień. Promień. Promień jest 1,42, czyli od środka do krawędzi R. Promień. A średnica, a czy średnica L. Jest 3,03 mm. I to by się zgadzało. Nawet jakbym przyłożył tego. Widzicie, 1, 2, 3. Widzicie, 1, 2, 3. Od tej długiej kreski. 1, 2 i 3 mm. Dobrej jakości. I teraz mogę sobie zdjęcie zrobić w jakości JPG, BMP, PNG, TIFF. Nie wiem, czy to będzie widać na nagraniu, bo obecnie przechwytuję tych skakujących okienek albo menu. Nie wiem dlaczego. Ile nagrywam? 19 minut. 20 już.
No i tak to wygląda. I tutaj co mamy? Tak wygląda mierzenie. Tu oczywiście jest dużo jeszcze więcej opcji. Jakieś podwójne mierzenie. Jedno. Potem drugie. To wygląda jeszcze raz. Aha, czyli najpierw mamy jedno. Klikam. I drugie. Możemy sobie. Czyli dwie średnice. Dwa promienie. Super sprawa. Focus Hires. Może zróbmy tak. Ja przelecę po kolei wszystkie te. Tu jest łamana linia. Ok, prawym nacisnę myszki, to wychodzę z tego. Złamana linia. Oczywiście kwadrat, to wiadomo, prostokąt. To jest jakiś rąb. Coś w tym stylu. Tak, tak, tak. Ojejku. Musimy tak chodzić. Też jest dobre. To będzie. Raz. Dwa. W ten sposób. Dobre. Te dwie to są. Aha. Nie kumam jeszcze tych różnych funkcji. Nie wiem, do czego mógłbym je zastosować. Ktoś, kto. Dwie odległości. Trzy odległości. Czwarta. To już są bardziej zaawansowane jakieś techniki mierzenia. O kurczę. Kasujemy. To będzie pewnie do kątów coś. Jeszcze raz. Tak. Nie wiem za bardzo, co tym mógłbym mierzyć. To ma oznaczenie jako crosshair. O. Też fajne, crosshairem można się bawić. Ja tutaj jedynie co mogłem używać to prostej linii, ewentualnie kwadratu. Tego crosshaira. To co to będzie? Nazwa. Two crosshair. Jeden. I drugi. Ok. Tutaj to do mierzenia kątu, to już widzieliście, to działa. Jaki kąt ma ten kondensator? 90. 90 stopni, dobra. Tutaj to się nazywa arc. O kurczę. Jak Pac-Man. Kondensatoriem. Pac-Man, który je kondensatory i rezystory. Nowa wersja. Szuka uszkodzonych kondensatorów i zwarć. Nie no, wgłupiam się. Dobra. Do tego. To się nazywa circle. Raz już pokazuję. No mówię 1,50.
z 1,5 mm będzie miało tego promienia. Tutaj two point circle, czyli mógłbym zmierzyć. Aha, tu jest jakby inaczej troszeczkę to działa. To działa inaczej, wyciszę na chwilę, żeby wam pokazać. To jakby od krawędzi do krawędzi. Odtąd. Nawet prostsze w mierzeniu. Rozumiem. Między dwoma punktami jest nawet na rysunku między dwoma punktami na przeciwnych stronach. A tu jest od środka do krawędzi. No to jest wygodniejsze nawet do mierzenia dla mnie. Nie trzeba szukać środka, bo nigdy nie wiem, czy trafiliśmy idealnie w środek kursorem. Tak, to jest wygodniejsze. Tu mamy trzy punktowe, to nie wiem na jakiej zasadzie raz. Ja pierdziel. Dobra. Tu mamy co? Concentric Circles. Zobaczymy jak to działa. Ten Concentric Circles. Aha, coś takiego. Czyli musiałbym od środka. Tu tom załóżmy. I widzicie jeszcze tom. I różnica między tym a tym to jest 1,67, 1,52. Dobra, lecimy dalej. The distance between two circles. Odległość pomiędzy trzema punktami, dwoma. Center plus radius. Dwoma punktami. Nie kumam do końca tego wszystkiego, ale tak wygląda mierzenie. Skalibrowanie już mam 1280. Nazwę i fajnie mierzy na dużej rozdzielczości, gdzie mogę sobie zdjęcia potem zapisywać różne elementy. Bardzo fajne, bardzo fajne. Teraz przejdźmy sobie do kamery i do ustawień. Szybko zobaczymy, jakie to ma w ogóle ustawienia. Jak widzicie, chodzi w 10 fipsach na Juwie. Mam na MJPG. I ustawię rozdzielczość 1280 na 720. 14, 29 fipsów, 30 fipsów. OK, full screen output. Ale przejdźmy sobie do ustawień, jakie mogę tutaj sobie ustawiać w aplikacji. Rozdzielczość na MJPG jest tylko 1280 na 720, największa. Na Juwie jest jeszcze jedna dostępna 1280 na 800, na której robiłem pomiary i na której jest najlepszy obraz. Exposure and Gain. Auto. Mogę teraz regulować naświetlenie jakby. Minus 6, ok. Gaina nie mogę, target też nie mogę. White balance. Temperatura. 4600. 4672 kalwiny. Nazwijmy to, że to niby są kalwiny. 6000 kelwinów. 4500 damy. Zimne takie. Zimne światło. Ja lubię takie bardziej w granicach 6000. No, 6000 takie. Jest takie najbardziej chyba naturalne.
White balance, color adjust, brightness 50 jest. Kontrast. Oczywiście to są ustawienia, na które pozwala moja kamerka. Do Microsoftu. Hue już nie pozwala manipulować. Gamę też, sharpness. Regulujmy sobie ostrość troszeczkę. Czy w ogóle jest jakaś zmiana? Sharpness? Jest. Piksele się wyostrzają. Widać to na tym czarnym. Rozmazane? Wyostrzone. Color adjust, color mode, monochrom i negatyw. O ja, to bym musiał chyba na color adjust, na brightnessie. Na kontrastem się bawić. Nie, damy tak jak było. Ekspozorem, exposure. Tak? No to wtedy to fajnie by było, jakby można było taką metodą znaleźć jakieś uszkodzone elementy, nie? To tak jak na rentgenie to teraz wygląda. Ale nie, co? Nie. Nie ma czegoś takiego. To po prostu by nie wyszło. Sobie jeszcze raz white balance exposure 5 6 ok flip, czyli mirror, bardzo fajna opcja, i flip do góry i na dół, super opcja, bo teraz mamy kamerkę zamontowaną odwrotnie i przydaje się. Power to jest auto 50 i 60 Hz. No, także tak wygląda zabawa taką aplikacją SE. Fajna, fajna. Co najlepsze, tak jak mówiłem, działa z każdą kamerką. Więc można sobie dokumentować jakieś, załóżmy, ile ma ten element. 3,3 mm. No, ten ma 3,3 mm. Jestem ciekawy, jakby wyglądała kalibracja przy takiej kamerce normalnej, ustawionej na, załóżmy, 1 metr od jakiegoś przedmiotu. Ale chyba też można było by skalibrować, tylko trzeba byłoby podać. Inaczej, może trzeba by było mieć już nie taką małą linijkę, tylko jakąś rozwijaną miarkę, na którą byśmy skierowali kamerkę i od punktu A do punktu B byśmy zmierzyli tam na przykład 100 cm, to by wyszło 1000 mm. I wtedy moglibyśmy sobie robić zdjęcia i mierzyć dopisów, na przykład na jakieś aukcje, nie aukcje. Tak to wygląda. Ja już chyba więcej tu nie mam wam nic do pokazania. Oczywiście można sobie nagrywać wszystko. Tak to wygląda. Kończę filmik. Trzymajcie się.